są Emilia Polek i sum aktorka dwutratarska ta grupa Piąty Wymiar od Wołomin, Republika Polska. Za dramsko amatorski festiwal w Okoczani ja podkotwiwmy przedstawatę Hula Dracula, jako wampir od Bibli Denes Żyw, drenaża na żyliki wina prawi. Osven mene, od moja ta grupa nikoli nie znaje makedonski jazyk, no i pokraj to sagame da probame da ja izvedeme predstavata na makedonski jazyk. Daliki uspajeme va toa, kje vidime. Dokolku pak, odlučime da ja izveduvame na polski jazyk, vo toj slučaj ki imame prevod na makedonski jazyk, koji ki odi na ekran. Ve pokanovame da ja gledate naša ta predstava. Srdečno pozdravi od Polska. Jakiś człowiek niebacznie stanie blisko budynku i gapi się na wszystkie strony. Wówczas
dzieci może się zakraść i przyszpijcie go dzień do ściany. Ofiara odchodzi bez tego. Na ogół nie słysząc jego rozdzierających jęków. Jak więc uchronić się przed wampirem? Przede wszystkim za sprawą czosnku, którego wampiry nienawidzą. No nie tylko one. Ukryć pod materacem srebrny nóż. Niech będzie nas maruje palcami. Otoczenie domu obsypać solą, nasionami czosnku i owocami głogu. Tylko niech nie dziwi nikogo potem horror w rodzaju taką szkoda. Następny sposób to obrócić buty dookoła, zanim pójdzie się spać. Oczywiście lepiej najpierw zdjąć. Oczywiście. Można również obsypać, obwiesić lustrami sypialnie, których wampiry szczerze nie cierpią, ponieważ nie mają własnego odbicia. A jak bronić się, kiedy wampir już zaatakuje? Najlepiej schować się za plecami własnego nauczyciela. Znakiem krzyża. Pokropieniem wodą święconą. Można oparzyć wampira świecą, albo wbić mu kolec. Pod język. Ciekawe, ile zwolennikom tej metody brakuje jednego palca. Panie profesorze, czy można zniszczyć wampira na zawsze? No, oczywiście. Trzeba przebić go kołkiem drewnianym. Najlepsza będzie osika. Wykałacz się do tego nie nada. Trzeba spalić jego serce, a następnie rozsypać prochy na wodę. Doskonała będzie rzeka. A gdyby ktoś chciał skorzystać z toalety, wodę trzeba spuścić przynajmniej 3 razy. A jak rozpoznać wampira? Nie jest to łatwe, ponieważ wampiry potrafią zmieniać postać. Mogą przyjmować formę wilków, kotów, ptaków albo tumanów mgły. Tak, to utrudnia sprawę. Bo ludzie będą patrzeć na człowieka jak na czubka, kiedy zacznie rozdajać mgłę krucyfiksem albo obrzucać kota czosnkiem za płotą. Wiem, że gdy wampir otworzył usta, można go poznać długich, ostrych kłach. Wówczas wtedy prawdopodobnie będzie już za późno, ponieważ zatopi je w szyi nieszczęśnika. Wampira zawsze zdradzi ohydny zapach. Mają bowiem niesamowicie smrodliwy oddech. Każdy by tak miał po 3000 lat leżenia w trumnie wśród robaków, gdy za przekąskę służy jedynie ludzka krew. Ale myślę, że nie należy brać za wampiry wszystkich mających nieświeży oddech. Jasna sprawa. Czy są jednak dowody, mocne, niepodważalne dowody na istnienie wampirów? Oczywiście! Proszę posłuchać o najsłynniejszym z nich. Chciałoby się zemnie
Me słowa nie trafiają dość. Thank you.
trupach konduktora! Monstrum na przeklęcie! Zaraz pozagryza dzieci! Ale się strakać, zadebadać! Mówię wam to, jak im kradać! On mnie wsysa.
jej ciało tkał. I każda żyłka po... wyssała mnie do woli! Czwarta transfuzja. Klos. Może ją pogryzł moc? Może ją pogryzł moc? Przez moc zakły ten klos! Na świecie widzę zębów! Na to by nawet... Już umieram. Lecz żyję. Wbiję zęby w czyją szyję. Ale jak to? Przecież ona jest już tu. Ale padła wampira łupem i ten zrobił z niej krwi żądną. Była przyjaciółką burzą. Teraz będzie z innych. Ha, Lucy, moja miła! Trzeba chronić nasze szyje, nic złe. Kły mnie mocno wbije. Tutaj czosnek nie pomoże. Proszę przynieść ostre noże. Po co? Nie ruszyć głowy! To jest koń wyścigowy. Nawstrzymy go jak trzeba. Zaostrzyć kołek! To mój młot! Choć mi łzy ciekną przez rzęs młot, dokonam ci nóg! Mus do mus! Ten kołek bije prosto w biust! Słodki mój zawyski.
wyciągać. Nocne krwawe Yeah.